Przecież jeśli dziś oburzamy się krzykami ruchu poparcia Putina, dali poznaki występującego pod nazwą ruchu poparcia Palikota w Polsce, potępiającymi właściwie wszelkie symbole polskiej tradycji, ojczyzny, patriotyzmu, to jeśli spojrzymy na stan Warszawskiej ulicy w 1904, 3, 2 roku, 5, zobaczymy te same okrzyki. To nie jest tak, że wtedy wszyscy byli patriotami. Pełno było manifestacji pod hasłem precz z białą gęsią, prawda? Chodziło o orła białego. Było pełno tej pogardy wobec polskości, tak. To była właśnie walka o Polskę, spór o Polskę, który dzielił również ruch socjalistyczny. Piłsudski znalazł się na marginesie tego sporu, znalazł się w mniejszości w roku 1905. Przegrywał kolejne wybory, on i jego zwolennicy, na kolejnych zjazdach partyjnych w 1905 roku, ale tracąc to narzędzie partyjne, ubolewając głęboko nad tym, Piłsudski umiał stworzyć sobie nowe narzędzie, organizację bojową, jak już wspomniałem o jej zalążkach wcześniej. Organizację bojową, na której działalność można patrzeć z różnych punktów widzenia, z ludzkiego, humanistycznego punktu widzenia, można tak powiedzieć, trudno tę formę działalności zaakceptować, z chrześcijańskiego także. Zabijanie ludzi, nie zawsze winnych ludzi, czasem ofiarą tych działań padali przypadkowi przechodni. To był, można powiedzieć, terroryzm, jaki znamy współcześnie, choć na pewno celniej i na mniejszą skalę kierowany niż ten, który prowadziły Czerwone Brygady czy terroryści islamscy. Pewnie można byłoby go porównać najbliżej do tego, co robiła Irlandzka Armia Republikańska, walcząc o podobny cel z Anglikami, jak to robili właśnie polscy socjaliści z Poznaku Niepodległościowego w 1905-1906 roku. Dla Piłsudskiego jednakże terror indywidualny nie miał żadnego sensu. Chodziło mu o przygotowanie kadry, która byłaby zdolna walczyć o Polskę. Nie żebrać o nią, nie mówić o niej, ale walczyć o nią z bronią w ręku. Moment decydującego rozstania z ruchem socjalistycznym po podziale w 1906 roku na PPS Lewicę i PPS Frakcję Rewolucyjną, na czele której stanął właśnie Piłsudski, ta druga była mniejszością niepodległościową. Ostatecznie Piłsudski skupia się na przygotowaniu tego wojskowego czynnika, właśnie na organizacji bojowej i na przygotowaniu wystarczającej sumy pieniędzy, która pozwoli rozkręcić, jeśli można tak powiedzieć, pracę nad tworzeniem tych kadr na znacznie szerszą skalę, niż było to możliwe w ramach ruchu socjalistycznego czy jego frakcji. Tu ogromne, kluczowe znaczenie w całej biografii Piłsudskiego ma akcja pod Bezdanami 26 września 1908 roku. Dlatego ogromne, że Piłsudski sam w niej wziął udział osobiście, dowodząc bojowcami, którzy zdobyli wagon pocztowy na stacji w Bezdanach na Litwie i zabrali stamtąd 200 tysięcy rubli. To było bardzo ważne i to dla Piłsudskiego było bardzo ważne, że do tej pory częściej wysyłał ludzi na śmierć jako dowódca organizacji bojowej. Teraz sam ryzykował razem z nimi. Tak chciał. Ale ważne było także przede wszystkim ze względów praktycznych. Tak, zdobył pewną ilość pieniędzy, która mogła być zużyta konkretnie na spłatę rozmaitych długów organizacyjnych wcześniejszych, ale przede wszystkim na rozkręcenie tego, co zaczął z błogosławieństwem Piłsudskiego w zaborze austriackim Kazimierz Sosnkowski, Związku Walki Czynnej. To była ta organizacja, która wtedy właśnie powstała w 1908 roku, zaczęła być zalążkiem, można powiedzieć, ruchu masowego przez małe M, bo chodziło o tysiące, nie o dziesiątki tysięcy, ale jednak chodziło już o tysiące ludzi różnych przekonań, nie tylko socjalistycznych bynajmniej, którzy wciągani byli w warunkach półlegalnych, na jakie pozwalała swoboda w zaborze austriackim, do przygotowania do walki o Polskę. Kolejne związki strzeleckie różnych orientacji politycznych powstające w następnych 4 latach, w następnych 6 latach nawet można powiedzieć,
rozwijały tę ideę, rozprzestrzeniały ją, budowały postawy czynnej walki o niepodległość po latach, po dziesięcioleciach upadku wiary w to, że taka walka kiedykolwiek nadejdzie, że będzie można zdobyć Polskę. I potem przychodzi kolejny moment, szczególnie ważny. To jest oczywiście moment próby tej orientacji, którą Piłsudski z pełną świadomością na zimno wykalkulował w 1908 roku. Nie oparcia się, jak do tej pory polska myśl niepodległościowa, o Zachód, ale o szansę wojny z Rosją. Skoro w 1908 roku tę szansę bardzo wyraźnie rokowała wojna Austrii z Rosją, to należy się oprzeć o Austrię i wyciągając z tego konsekwencje o silniejszego jej partnera, czyli o II Rzeszę. By doszło do tej wojny, w której będzie mogła stanąć na końcu Polska. Trwa do dzisiaj spór, czy rzeczywiście Piłsudski przewidział tak dokładnie bieg I wojny światowej, jak mówią o tym pamiętniki Wiktora Czernowa, rosyjskiego socjalisty rewolucjonisty, który był świadkiem wykładu Piłsudskiego na początku 1914 roku w Paryżu, w Towarzystwie Geograficznym, gdzie Piłsudski miał wyłożyć właśnie taki przebieg, jaki miał miejsce, prawda? Czyli najpierw państwa centralne pokonają Rosję, a potem same zostają pokonane przez państwa zachodnie. I że wszystko to jakby z góry Piłsudski przewidział, przekalkulował. Wydaje mi się, że raczej więcej argumentów przemawiał na rzecz tezy, że Piłsudski w dużym stopniu ten bieg wojny przewidział, choć na pewno nie szczegółowo i był całe życie zbyt dużym realistą, by zakładać możliwość przewidzenia w szczegółach czegokolwiek, co dotyczy ludzkich działań na wielką skalę w perspektywie 6 lat. Ale taki program mu towarzyszył, oparcia się taktycznego o państwa centralne, by zbudować pod ich opieką siłę zbrojną, która wyzwoli Polskę, która stanie się samodzielnym czynnikiem stopniowo, umacniając przyczółki zdobyte za zasłoną wojsk niemieckich i austriackich. Podstawą tego programu było powstanie, które miało wybuchnąć w Polsce. Powstanie inaczej niż poprzednie, styczniowe, skuteczne. I tu był kolejny moment kryzysu planów Piłsudskiego. Tak jak w 1904-1905 stała się nim utrata Polskiej Partii Socjalistycznej, kontroli nad nią, narzędzia tego. To nowe narzędzie militarne, które budował przez kolejne lata, okazało się nieskuteczne w 1914 roku. Wyszło z Oleandru, bardzo bliskiego mi miejsca, bo mieszkałem na tej ulicy od urodzenia przez 30 lat. Wyszło z Oleandru 143 ochotników. 6 sierpnia o 3 rano ten apel się odbył. To nieduża siła, za mała, by zdobyć Imperium Rosyjskie, nawet by wyzwolić Królestwo Kongresowe, wzmocnione oczywiście kolejnymi kompaniami, które miały wychodzić, dołączyć, ale największym zawodem była nie ta szczupłość sił, które wyszły z Galicji, przeszkolonych w poprzednich latach. W sumie przez związki strzeleckie przewinęło się kilkanaście tysięcy osób i w większości wzięły udział potem w walkach w czasie I wojny światowej w różnych formacjach. W walkach za Polskę, o Polskę. Ale była postawa społeczeństwa, ogromnej większości społeczeństwa Królestwa Kongresowego, które nie chciało powstania, które przyzwyczaiło się do panowania rosyjskiego i uważało je za mniejsze zło niż przyłączenie do najeźdźczych armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Powstanie nie wybuchło. Istota planu Piłsudskiego załamała się. Co więc zostało? Została wznowiona legenda powstańcza, pieczęć, której Piłsudski znów użył po 51 latach, nawiązując do tradycji tego tajnego rządu narodowego, po 51 latach od czasu powstania styczniowego. Ta idea, że Polacy znów mogą porwać się do walki, rzucić na stos swój los, znów spróbować samodzielnie coś osiągnąć, skoro to się nie udało w pierwszym rzucie, podjąć tę walkę dalej, w innych warunkach, gorszych, w formacjach legionowych, które były podporządkowane dowództwu austriackiemu. I tu oczywiście Piłsudski zapisuje kolejne karty swojej legendy, to jest przede wszystkim legendę dowódcy, opartą na prawdziwych faktach. Dowódcy, który dzielił truby swoich żołnierzy. Dowódcy pierwszego pułku, a potem pierwszej brygady Legionu, które stało pod tym samym ogniem, co jego żołnierze w 1914 i 15 roku. W Małopolsce Zachodniej, a potem na Wołyniu.
to wszystko doskonale zresztą rozpropagowane przez towarzyszącą Piłsudskiemu już legendę literacką, budowaną od czasów co najmniej galicyjskich, od 1908 roku. To wszystko wzmacniało popularność Piłsudskiego jako głównego reprezentanta idei czynu, czynu zbrojnego. W odróżnieniu od tych, którzy w gabinetach dyplomatycznych albo pracą wychowawczą w społeczeństwie zabiegali o ten sam cel innymi drogami, o niepodległość Polski. Czyn przemawiał do wyobraźni Polaków inaczej, innymi zgłoskami, można tak powiedzieć, zgłoskami tej właśnie wielkiej poezji romantycznej Juliusza Słowackiego, do której Piłsudski nawiązywał. Przygody, można tak powiedzieć, powieści przygodowej, jaką był dla pokolenia młodszego od Józefa Piłsudskiego, nie dla niego, ale dla pokolenia młodszego, jaką był Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Włodios, Sienkiewicza. Ta wielka powieść przygodowa, która zachęcała młodych, kilkunastoletnich chłopców do wstępowania do Legionu, do szukania właśnie swojej przygody w roli nowych miciców, wołodiowskich, czasem zagłobów. To wszystko sprzyjało, można tak powiedzieć, Piłsudskiemu, sprzyjało tej postawie, którą on reprezentował. Przypieczętowanie tej postawy stało się nieuchronnie potrzebne dla niej cierpienie dla sprawy. W momencie, kiedy wybuchła rewolucja w Rosji, Piłsudski nie chciał już dłużej, ta rewolucja lutowa oczywiście w 17 roku, stać po stronie państw, które walczą przeciwko tej innej, nowej Rosji, która przestała być największym złem dla Polski. I wtedy następuje kryzys przysięgowy, następuje aresztowanie Piłsudskiego i właśnie ta potrzebna, romantyczna legenda oparta na fakcie aresztowania Piłsudskiego, więzienia w Oliwie, potem w Magdeburgu. I nie sama legenda, ale niezwykle wytrwała praca organizacyjna, w której Piłsudski był mistrzem. Choć wydaje się być antytezą nowoczesnego, współczesnego, dzisiejszego, matematycznego organizatora. Był improwizatorem, a jednak jego improwizacje oparte o dobór ambitnych, energicznych ludzi sprawiły, że dysponował stopniowo poszerzającą się od 1892 roku siatką ludzi przeszkolonych albo zaangażowanych, stale poszerzającą się, bo to już nie była tylko sprawa legionów, ale to była sprawa polskiej organizacji wojskowej, liczącej pod koniec jeszcze tej pozbawionej niepodległości historii Polski w 1918 roku 50 tysięcy osób, a więc to już duża grupa. To były struktury polityczne, bardzo szeroko rozgałęzione, które służyły idei Piłsudskiego, idei walki o Polskę, organizowania Polski pod przywództwem. I tak przychodzi właśnie ten moment, w którym zostaje mu oddane przywództwo nad Polską, jako temu jedynemu, który może Polskę uspokoić, uratować przed zbliżającą się od wschodu już wtedy, w 18 roku, nawałą bolszewicką. Bo przecież, kiedy tylko upadła II Rzesza w listopadzie 18 roku, Lenin i Trocki postanowili ruszyć na zachód, na odprawie w Woronerzu Armii Czerwonej. 16 listopada 18 roku Trocki mówi do swoich żołnierzy, do Armii Czerwonej, że teraz mają za zadanie przełamać te karłowate państewka, które powstały na drodze proletariatu rosyjskiego do proletariatu niemieckiego, na tej najważniejszej drodze dla rewolucji europejskiej. I ruszają te armie zatrzymane właśnie szybką samoorganizacją i uspokojeniem konfliktów społecznych w Polsce, które wybuchały. Ale były socjał, przez wielu uważany za wciąż socjalistę, Józef Piłsudski okazał się dobrą szczepionką na zarazę rewolucyjną w tym momencie, w tym czasie. Rewolucja bolszewicka w Polsce nie wybuchła, a nie jest wcale tak, że nie mogła wybuchnąć. Jeśli wyobrażamy sobie dzisiaj chętnie rozmaite scenariusze alternatywnej historii, powinniśmy i ten wziąć pod uwagę. Ten, który, jeśli czytamy prasę polską z końca 1918, początku 19 roku, widzimy, jak serio był brany pod uwagę przez ówczesnych Polaków. Rewolucji podatnej na hasła bolszewickie w Polsce wtedy.
To także sprawiło, że Piłsudski stosunkowo tak łatwo wygrał walkę ze zwycięską przecież w demokratycznych wyborach w 19 roku, w styczniu, prawicą narodową. Ponieważ powściągało tę drugą przed odebraniem Piłsudskiemu władzy właśnie ta obawa i to poczucie odpowiedzialności za Polskę, że to może grozić właśnie rewolucją, właśnie kompletnym chaosem, w którym zginie Polska. Piłsudski niewątpliwie był gwarantem nieosunięcia Polski w ten chaos przez pierwsze miesiące budowania niepodległej państwowości polskiej. Był także natchnieniem dla szybkiej organizacji wyjątkowo sprawnej Wojska Polskiego. Od niemal zera do 900 przeszło tysięcy w ciągu kilkunastu miesięcy. Dla kraju liczącego 20 kilka milionów mieszkańców, czy w punkcie wyjścia niecałe 20 milionów mieszkańców w granicach, nad którymi panował Piłsudski w końcu 18 roku, to był ogromny wysiłek, skuteczny i życiowo bezcenny, bo to właśnie ta sprawność organizacyjna uratowała Polskę, ta sprawność, której brak spowodował zgubę Ukrainy, której brak spowodował także, można powiedzieć, zagrożenie wielu innych krajów, w którym polskie wojsko uratowało niepodległość w roku 1920. Bo bez tego zwycięstwa, które jest głównym tytułem Piłsudskiego do uchwały, zwycięstwa z lata 1920 roku, nie byłoby nie tylko niepodległej Polski, ale nie byłoby niepodległej Litwy, Łotwy, Estonii. Nie byłoby także niepodległych Węgier, Rumunii, Czechosłowacji, bo wszystkie te kraje były na liście najbliższych celów strategicznych Armii Czerwonej lata 1920 roku, aż po Włochy i Niemcy oczywiście na pierwszym miejscu. To są niewątpliwe zasługi Piłsudskie. Ale przecież podnosi się wtedy pytanie szczególnie mocne, dramatyczne. Czy Piłsudski nie popełnił wielkich strategicznych błędów w tamtym czasie? Czy Piłsudski nie wystawił na szwank młodego państwa polskiego, ryzykując swoją próbę realizacji swojej wizji, której duża część społeczeństwa nie popierała? Chodzi oczywiście o program nazywany federacyjny, którego Piłsudski istotę widział inaczej. Otóż tu właśnie zaczynają się pytania najbardziej dramatyczne dotyczące wyboru Piłsudskiego. Czy Polskę stać było, czy Polska powinna była próbować zbudować niepodległą Ukrainę w 20 roku? Czy powinna była próbować odbudować Wielkie Księstwo Litewskie w federacji z sobą? Skoro jak się okazało, zdecydowanie Litwini tego nie chcieli. Skoro jak się okazało, ogromna większość Ukraińców tego nie chciała. I skoro, jak wiadomo było o tym także, zdecydowana większość Polaków tego nie chciała. Piłsudski widział w tym właśnie rozwiązaniu spraw na wschodzie Europy zabezpieczenie trwałe dla niepodległości Polski. Inny dylemat, który wtedy się pojawia i który dyskutowany był już wtedy i wraca do nas po dzień dzisiejszy, jest taki, czy Piłsudski nie popełnił zasadniczego z ogólnoludzkiego punktu widzenia błędu, nie popierając białych Rosjan w momencie, kiedy ich ofensywa osiągnęła największe powodzenie z końcem lata 1919 roku, kiedy generał Anton Denikin szedł na Moskwę od południa, a generał Judenicz uderzał na Piotrogród na północy. Piłsudski wtedy zaangażował się przez swoich wysłanników tajne rozmowy w Białowieży i Łukaszewicza z wysłannikami Lenina z Julianem Marklewskim, by wstrzymać swoją ofensywę na wschód, by nie pomagać realnie Białorusinom. Ten zarzut postawili mu, dowiedziawszy się oczywiście dzięki propagandzie sowieckiej, która w 20 roku ujawniła ten fakt, by zaszkodzić Piłsudskiemu, zaszkodzić Polsce. Wrócili do niego posłowie Zjednoczenia Ludowo-Narodowego w swojej interpelacji, na którą nie uzyskali uczciwej zresztą odpowiedzi od wiceministra stanu polskiego Kazimierza Sosnkowskiego, ale co ważniejsze, wróciły te pytania
na kartach wielkiej literatury oskarża Piłsudskiego o to, jako największą zbrodnię przeciwko ludzkości, o uratowanie bolszewizmu, Józef Mackiewicz w Zwycięstwie prowokacji w swoich powieściach. Opisałem szczegółowo tę dyskusję, ten dylemat szkicu, który właśnie w tomie wznowionym Piłsudski, Putin i inni się znajduje, więc nie będę go szerzej omawiał. Odsyłam zainteresowanych do sięgnięcia do tego tomu. Wracają do tego oskarżenia najchętniej Rosjanie, przede wszystkim Aleksander Sołżenicyn. W bilansie win historycznych polskich i rosyjskich wzajemnych, ten oczywiście stawiając na pierwszym miejscu po stronie polskiej. To oczywiście bardzo trudne zagadnienie, na które trudno uzyskać ostateczną odpowiedź, bo to zagadnienie właśnie z dziedziny historii alternatywnej. Co by było, gdyby Piłsudski kontynuował swoje udane zresztą uderzenie na wschód latem 19 roku? Czy rzeczywiście te 40 tysięcy żołnierzy sowieckich, które zostało przesunięte z frontu przeciwpolskiego przeciwko Denikinowi, rozstrzygnęło walkę? Ja podaję argument prosty, liczebny. Armia Czerwona liczyła wtedy 4,5 miliona żołnierzy, Wojsko Polskie około 700 tysięcy żołnierzy. Wszystkie siły białych Rosjan rozproszone, w tym siły Denikina, liczyły 650 tysięcy żołnierzy. Czy przesunięcie 40 tysięcy żołnierzy uratowało rzeczywiście bolszewików latem 19 roku? Nie wiem. Faktem jest natomiast, że Piłsudski taką grę z Rosją Czerwoną podjął, by Rosji Białej nie pomóc. W imię interesu Polski. Interes Polski postawił przed interesem ogólnoludzkim. Porozumiał, czym są bolszewicy, choć na pewno nie tak doskonale, jak możemy to rozumieć ex post, patrząc z perspektywy kolejnych zbrodni popełnianych przez system bolszewicki, które jeszcze nie były wtedy dokonane albo znane. To kolejny ważny punkt, który należy rozważyć, którego nie można pominąć w bilansie dokonań Piłsudskiego. Potem oczywiście przychodzą rozczarowania powojenne. Wielki zwycięzca z Bitwy Warszawskiej, pomijam kontrowersje dotyczące autorstwa planu, bo wydaje mi się dość oczywiste, choć oczywiście gotów jestem podjąć w tej sprawie obronę mojego punktu widzenia w merytorycznej dyskusji, że to wódz naczelny zawsze odpowiada za wynik bitwy. Czy pozytywny, czy negatywny. To generał Rozwadowski był autorem planu Bitwy Warszawskiej, ale to wódz naczelny go zaakceptował, a mógł nie zaakceptować. A zatem to wódz naczelny przyjmuje także tytuł główny do uchwały za rezultat tej bitwy. W tym sensie uważam, że słusznie należy Piłsudskiemu nade wszystko przyznać laur za to kluczowe w historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku zwycięstwo. Ale po tym wielkim zwycięstwie przychodzi rozczarowanie, jak tyle razy w polityce europejskiej zwycięzcy wodzowie tracą popularność, zostają odsunięci od władzy. Tak było po pierwszej wojnie. Clemenceau przegrywa wybory we Francji. Prezydent Wilson przegrywa kluczowe głosowania w Senacie Stanów Zjednoczonych. A po II wojnie światowej, przypomnijmy sobie, Churchill musi odjechać z konferencji w Poczdamie, bo przegrał wybory we własnym kraju, wygrawszy najbardziej dramatyczne zmagania o Wyspy Brytyjskie od czasu Wilhelma Zdobywcy. To poczucie niewdzięczności narodu, który nie docenił zwycięstwa, nie oddał mu w pełni władzy, uchwalił konstytucję przez swoich reprezentantów, która z góry wykluczała taką władzę, jaka by satysfakcjonowała wodza, który stoi ponad narodem. To wszystko kumuluje się w kolejnych rozczarowaniach, których krople rozczarowań przechyla oczywiście morderstwo na prezydencie Gabrielu Narutowiczu w grudniu 22 roku. Formalne wycofanie się Piłsudskiego i niszczenie przez niego słabej kultury demokratycznej Polski w tym czasie. Niezwykle brutalnymi wywiadami publikowanymi w prasie codziennej, których używając słów bardzo nieparlamentarnych, krytykował sam parlamentaryzm, polityków, swoich przeciwników politycznych, polskie społeczeństwo. Dla niektórych jak najsłusznie, bo takie to społeczeństwo było, bo takie jest demokracja, bo taka jest demokracja, taki jest parlamentaryzm. Dla innych psując właśnie rodzącą się demokrację i parlamentaryzm. No i przychodzi moment kolejny dramatyczny, oczywiście maj 26 roku. Dla jednych decyzja ważna, bo
dobra dla Polski, ratująca Polskę przed staczaniem się po równi pochyłej, którą na arenie międzynarodowej reprezentowały przede wszystkim umowy lokarneńskie z grudnia 25 roku, w których Niemcy uzyskały, można powiedzieć, przybierności, a w każdym razie przy słabości polskiej dyplomacji, jeśli nie przy bierności, to przy słabości, możliwość pokojowej ekspansji kosztem Polski na wschód, przy jednoczesnym zagwarantowaniu swoich granic zachodnich. To była oczywiście wielka klęska dyplomatyczna II RP. Podobnie jak zniechęcenie niestabilnością wewnętrzną, do której Piłsudski zresztą się przyczynił. Rządy, które objął w wyniku zamachu majowego jego obóz, niewątpliwie przyczyniły się do stabilizacji Polski, przyniosły stabilizację gospodarczą, wzmocniły prestiż Polski na arenie międzynarodowej. Ale jednocześnie to była odpowiedzialność za wojnę domową. To była odpowiedzialność za krew przelaną, za te 397 ofiar śmiertelnych, za prawie 900 rannych w wyniku tego starcia. Piłsudski to rozumiał, bolał nad tym szczerze, ale uważał, że tę decyzję podjąć trzeba było. I przychodzą ostatnie rozstrzygnięcia, te, które dotyczą przyszłości geopolitycznej Polski. Próba utrzymania balansu między Berlinem a Moskwą, układy z 1932 i 1934 roku, najpierw z Moskwą, potem z Berlinem. Próba wcześniejsza, nie do końca rozwikłana, choć wierzę tutaj moim znakomitym kolegom, którzy podtrzymują tezę o tej właśnie próbie jako realnym wysiłku Piłsudskiego wojny prewencyjnej w 1933 roku, która miała rozwiązać problem Polski na Zachodzie z Niemcami, których do władzy doszedł Hitler przez stłumienie tego niebezpieczeństwa w zarodku. Próba odrzucona przez Francję. Kiedy ta próba się nie udała, Piłsudski odchodzi, umiera w 1935 roku. Sytuacja Polski pozostaje bardzo dynamiczna, zmieniająca się stale na gorsze. I tu będą wracały te pytania, które ożywają dzisiaj wokół książki pana Zychowicza. Czy Piłsudski postąpiłby tak jak Beck, czy znalazłby lepsze rozwiązanie? To temat do dyskusji, dlatego nie będę go rozwijał tutaj. Na koniec pozwolę sobie właśnie wrócić do przygotowanego tutaj tekstu, by przedstawić wizję Piłsudskiego. Przepraszam, spojrzę tam jeszcze. Nie, już nie mam czasu. Jest jeszcze czas. Ile jeszcze? 15 minut? Ile pan potrzebuje? Może być pół godziny. Dobrze, to w takim razie pozwolę sobie fragment tego przygotowanego tekstu na dzisiaj przeczytać. Natomiast oczywiście rezerwując minimum pół godziny na dyskusję, jeśli państwo do godziny 8 macie czas. Nie wiem, czy taki scenariusz jest do przyjęcia dla państwa. Bardzo dziękuję. Otóż chcę powiedzieć o tym, co osadzi te właściwie, można powiedzieć, szkolne encyklopedyczne rozważania wokół pewnej interpretacji. Chcę powiedzieć mianowicie o wizji politycznej Piłsudskiego. Jak, w jakiej perspektywie Piłsudski widział politykę? Jak postrzegał swoje w niej miejsce i zadania, misje? Jak określał miejsce i zadania Polski wśród innych państw i narodów w tej perspektywie? Co z istotnych problemów politycznych swej epoki widział w owej perspektywie szczególnie ostro, a czego z niej nie dostrzegał? Próbę odpowiedzi na te pytania przewrotnie możemy zacząć od złośliwej, ale systematycznej charakterystyki Piłsudskiego i jego politycznych wyobrażeń, jaką sporządził jego arcyrywal Roman Dmowski w liście do Stanisława Grabskiego z 14 marca 19 roku. Lider narodowej demokracji tak pisał o swoim przeciwniku, cytuję: ten człowiek ma różne, wielce niebezpieczne strony. Po pierwsze, nie rozumie Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, co w niej jest potrzebne i co możliwe. Po drugie, nie jest człowiekiem dzisiejszym, należąc swoją konstrukcją psychiczną do pierwszej połowy XIX wieku. Po trzecie, nie jest jednolity. To kombinacja starego romantyka polskiego z bolszewikiem moskiewskim, dająca się genetycznie wyjaśnić. Po czwarte, nie jest sobą, ale przedrzeźnia wielkie wzory historyczne, co zawsze prowadzi do czynów polonionych. Po piąte, otrzymawszy posadę Boga od jołopów, którzy go otaczają, usiłuje być większym niż go Pan Bóg stworzył.
robi pozory siły wielkiej, poza którymi ukrywa się słabość i tak dalej. Robi czasem na mnie wrażenie wołu, któremu się wydaje, że jest bykiem i drapuje się na krowę. Koniec cytatu. Spojrzenie w lustro, nawet krzywe, może czasem pomóc wydobyć pewne cechy charakterystyczne interesującej nas fizjonomii. Jakie zatem cechy, spróbujmy zrekapitulować złośliwości Dmowskiego, wydobywają powyższe uwagi z fizjonomii politycznej wizji Piłsudskiego? Przede wszystkim jej anachroniczność, zakorzenienie w historii, i to szczególnej, bohaterskiej, i próbę jej narzucenia współczesnej, innej rzeczywistości, rzeczywistości polskiej XX wieku. Spróbujmy pójść tym tropem, szukając odpowiedzi na postawione na wstępie pytania. Musimy zatem postawić jeszcze jedno. Jaka historia, jaka przeszłość, jakie bohaterstwo inspirować mogło wizję polityczną Piłsudskiego? Dwóch kluczy spróbować możemy do otwarcia tej kwestii. Klucz miejsca i czasu. Miejsca i czasu urodzenia oraz formacji duchowej Piłsudskiego. Miejsce to oczywiście historyczna Litwa, szlacheckie w niej gniazdo, a więc dumne wspomnienie wielkich tradycji I Rzeczpospolitej, Unii Politycznej zapewniającej mocarstwowe położenie państwa w Europie Wschodniej. Z drugiej to również współczesność lat formacji młodego Piłsudskiego, naznaczona przez Rosję imperialną i jej wyjątkowo brutalną na tym terenie po 1863 roku politykę depolonizacyjną. A zatem odbudować historyczną wspólnotę polityczną i wyprowadzić ją skutecznie z cienia Rosji. Te dwa elementy kształtujące wyobraźnię polityczną przyszłego naczelnika państwa uwypuklają i słusznie wszyscy niemal jego biografowie. Litwa historyczna tworzyła jednak w tym procesie jeszcze jeden, rzadziej, jeśli w ogóle dostrzegany kontekst. Widać go lepiej, zwłaszcza w porównaniu z drugim biegunem kresów dawnej Rzeczpospolitej, z Ukrainy. Znakomicie wychwycił te różnice Stanisław Cat-Mackiewicz w zestawieniu swojej starolitewskiej, jak to określał, formacji duchowo-politycznej z nową ukraińską formacją Adolfa Bocheńskiego. Warto jego wywód przytoczyć i odnieść go do myśli Piłsudskiego. Cytuję Cata, który mówi tak, jak zakłada, mówiłby Piłsudski. Myślałem kategoriami Rzeczpospolitej XVII wieku i dla mnie Litwin czy Białorusin był takim samym obywatelem Rzeczpospolitej jak ja. Nie chciałem go upośledzać, ani odmawiać mu jakichkolwiek praw politycznych, które sam posiadałem, lecz uważałem, że narody te nie powinny dążyć do tworzenia państw samodzielnych, lecz powinny się znaleźć w jednym organizmie państwowym z nami, najlepiej w jakimś odrodzonym Wielkim Księstwie Litewskim, związanym jak najściślej z Polską. Sposób mego myślenia był myśleniem państwowym. Kategoria państwo przesłaniała mi kategorię naród. Bocheński natomiast myślał absolutnie kategoriami narodowymi. Była między nami ta różnica, jaka zachodziła między Wilnem a Lwowem. Miałem do czynienia z Litwinami, narodem małym, niezdolnym do stworzenia wielkiego państwa, i Białorusinami, narodem podatnym na asymilację. Bocheński odwrotnie, nie poczuwał się do krwi ukraińskiej w żyłach, natomiast uznawał prawo Ukraińców do stworzenia własnego państwa, a nawet uważał, że jeśli to państwo ukraińskie będzie większe, silniejsze i bardziej zbliżone do typu mocarstwa, tym dla Polski będzie lepiej, ponieważ tylko w ten sposób można rozbić potęgę rosyjską, a gdy Rosja rozpadnie się na Rosję właściwą i na Ukrainę, Polska w myśl zasady relatywizmu politycznego posunie się o jeden stopień dalej w pochodzie do mocarstwowości. To znaczy, o ile słabsi będą jej sąsiedzi, w tym przypadku Rosji. Koniec cytatu. Teza, jaką tu pozwalamy sobie postawić bez dowodu, na który nie ma miejsca, a jedynie z efektowną ilustracją cytatu wileńskiego publicysty, sprowadza się nie tylko do stwierdzenia, że punktem wyjścia dla wizji politycznej Piłsudskiego jest wspomnienie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako wspólnoty państwowej, ponadnarodowej, której odtworzenie w Unii z Polską jest zadaniem, misją nawet do wykonania. Drugim elementem tej tezy jest sugestia, że Piłsudski przechodzi w swym praktycznym doświadczeniu politycznym ewolucję. Od nadziei na odbudowanie struktury politycznej, która abstrahowałaby od sił nowoczesnego nacjonalizmu, struktury, której wzorem była właśnie historyczna Litwa, do wymuszonego przez rzeczywistość przekonania, iż od owych sił abstrahować się nie da, ale trzeba próbować je wykorzystać w nowym planie geopolitycznego zabezpieczenia odbudowania państwa polskiego. Krótko mówiąc, przechodzi Piłsudski w najważniejszej osi strategicznej swej myśli geopolitycznej od Litwy do Ukrainy.
Wydaje się, że myśli, wyobraźni, a w końcu wizji politycznej Piłsudskiego nie należy przedstawiać statycznie, jako niezmiennej struktury, raz uformowanej. Trzeba umieć dostrzec zachodzące w niej zmiany. Mało który z polskich polityków był dalszy od doktrynerstwa niż Piłsudski. Z wielką elastycznością potrafił dostosowywać swoje działania, czy to jako lider PPS, czy patron niepodległościowej Irredenty, czy wreszcie naczelnik państwa i naczelny wódz, do zmieniających się okoliczności. Przyłączając się do tej opinii, która podważa zarazem wysunięte przez Dmowskiego oskarżenie myśli Piłsudskiego jej konsekwentny, zaskorupiały, rzecz można, anachronizm, nie chcę jednak zlekceważyć znaczenia owego starolitewskiego punktu wyjścia. Pewnego pierwotnego ideału tej myśli, jego wagę i treść w poczynaniach naczelnika państwa pomaga zrozumieć interesująca analiza, jakiej dokonał ostatnio amerykański historyk Timothy Snyder. Korzenie owego ideału odnajdują nie tylko w litewskich uwarunkowaniach historyczno-środowiskowych, ale w ich połączeniu z ruchem i programem socjalistycznym, który tworzy naturalnie także ważny kontekst poglądów Piłsudskiego. Efekt tego połączenia Snyder określa jako socjalistyczny federalizm, umiejscawiając go w pół drogi między wczesno-nowożytnym, charakterystycznym dla I Rzeczpospolitej patriotyzmem, a nowoczesną polityką masową prowadzoną na polski grunt przez narodową demokrację. Szczególnie istotną cechą owego ideału jest zawarta w nim koncepcja narodu. Nie jest on w tym wypadku grupą językową, zdefiniowaną przez używanie wspólnego języka, niezależnie od stanu, majątku czy zasług. Naród jest w ujęciu Piłsudskiego, wytworzonym tyleż przez tradycję I Rzeczpospolitej, co przez równie ważne dla niego dziedzictwo romantycznego heroizmu. Otóż naród jest dla Piłsudskiego grupą statusową. Nie każdy, kto mówi po polsku, jest Polakiem. Ale każdy, kto do ideału polskości dorósł. Każdy, kto się dla Polski zasłużył. Snyder nazywa ten ideał republikańską ideą polskiego obywatelstwa. Dodaje jednak zarazem, że zawarta w nim była przesłanka, która okazała się fałszywa. Synowie i córki kresowych rodzin szlacheckich, przekonani o swojej wyższości wobec miejscowych chłopów litewskich, białoruskich czy Żydów, mogli wierzyć, że odbudowana na takiej obywatelskiej, nienacjonalistycznej podstawie Rzeczpospolita będzie Polska w swojej kulturze i że etnicznie niepolscy jej mieszkańcy sytuację tę zaakceptują. Owa pierwotna wizja Piłsudskiego zdradzająca istotnie niezrozumienie siły nowoczesnych nacjonalizmów, nierozdzielnie związanych z procesami modernizacji obrotu, musiała ulec częściowej przynajmniej rewizji. I dokonała się ona wówczas, kiedy Piłsudskiemu przyszło organizować nowe państwo w rzeczywistości, a nie w programach i wizjach tylko po listopadzie 18 roku. Owa rewizja nie była wcale łatwa. Przeciwnie, dopatrzyć się można w niej swoistego szoku, który odciśnie trwałe piętno na całej już dalszej wyobraźni politycznej naszego bohatera. Rzeczywistość stawiła opór planom, marzeniom, wizjom. Stało się tak nie dopiero w chwili zamordowania pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej. Moment, w którym dostrzegam istotne przejście w wyobraźni politycznej Piłsudskiego, nastąpił jeszcze wcześniej, na przełomie sierpnia i września 19 roku. Wówczas, po nieudanym przewrocie POW w Kownie, okazało się ostatecznie, że Litwy nie da się przyciągnąć do owej wizji historycznej republikańskiego obywatelstwa. Że walka o kulturę, o zachowanie odrębnej tożsamości przez naród litewski okazała się dlań, podobnie jak dla innych narodów Europy Wschodniej, ważniejsza od wszelkich racji historycznych czy nawet geopolitycznych, nakazujących zbliżenie z Polską. Wcześniej już w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w Polsce stało się jasne, że zwolennicy programu Polski Narodowej mają wyraźną większość nad tymi, którzy gotowi byliby pójść za wizją naczelnika państwa. Ta wizja została odrzucona jednak nie tylko przez narodową demokrację, ale również przez opiniotwórcze elity narodów sąsiednich, do których była adresowana. Tworząc państwo polskie, Piłsudski musiał w tym tragicznym dla swoich wyobrażeń i marzeń politycznych momencie dokonać wyboru między konsekwentną wiernością wobec owych wyobrażeń i marzeń, a racjami budowania tego, co możliwe i co konieczne, by państwo przezeń kierowane mogło ustabilizować swój byt, teraz i zaraz, a nie w perspektywie wieków dopiero. Z
Skoro nie da się odbudować Wielkiego Księstwa Litewskiego, to dla Polski trzeba uzyskać na tym odcinku to, co niezbędne z punktu widzenia jej, to jest państwa już istniejącego, interesów i jej bezpieczeństwa. Tę wyraźną zmianę tonu polityki Piłsudskiego wobec terenów historycznej Litwy zauważył od razu niezwykle wyczulony obserwator, komisarz cywilny ziem wschodnich Jerzy Osmołowski, gorący zwolennik programu federacyjnego, uwzględniającego interesy ludności białoruskiej i litewskiej. Od października 19 roku zarzucał Piłsudskiemu już wprost w prowadzonym przez siebie dzienniku, cytuję, podkreślanie i faworyzowanie polskości tych ziem. Koniec cytatu. Otwarcie drogi do polityki faktów dokonanych na rzecz inkorporacji części Litwy z Wilnem do państwa polskiego nie było oczywiście sukcesem wizji politycznej Piłsudskiego, ale jej bolesnym upokorzeniem. Nie ostatnio. Nie mogąc odbudować Wielkiego Księstwa Litewskiego, naczelnik państwa zajął się tworzeniem nowego układu geopolitycznego, którego osią miała być Ukraina. Niepodległa, lecz związana ścisłym przymierzem z Polską. W układzie, którego symbolem stało się porozumienie Piłsudski-Petlura, podstawa etnicznej organizacji państwa, w tym przypadku ukraińskiego, nie była kwestionowana. Pozostawała nadzieja na współdziałanie między państwami spadkobiercami dawnej Rzeczpospolitej. I ona jednak zderzyć się miała z rzeczywistością lat 18-20, rzeczywistością sporu politycznego dwóch projektów państwowo-narodowych, którego najbardziej zapalnym punktem był naturalnie Lwów i cała Galicja Wschodnia. Pozostaje otwarte pytanie, czy ewentualny sukces militarny Polski latem 20 roku na Ukrainie, dający szansę ustabilizowania rządom Petlury w Kijowie, pozwoliłby ten spór przełamać i przekonać większość elit ukraińskich i polskich do trwałej współpracy. Nie wiemy tego i się nie dowiemy, póki nie znajdziemy sposobu na rzetelne uprawianie historii alternatywnej. Wiemy natomiast, że i w tym wypadku wizja Piłsudskiego, już nieco skromniejsza w stosunku do swego pierwotnego zamiaru, poniosła porażkę, nie znalazłszy w chwili kryzysu szerszego poparcia na ówczesnej Ukrainie ani w Polsce. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt kryzysu owej wizji w latach jej przymierzania do polskich wschodnioeuropejskich realiów. Ta wizja została odrzucona nie tylko w znacznej części przez społeczeństwo polskie, nie tylko przez jej adresatów, nowe narody Europy Wschodniej, dawniej współstanowiące Rzeczpospolitą. Odrzucona została ona także jako anachroniczna i niebezpieczna przez główne mocarstwa Zachodu, zwycięskie w I wojnie światowej i niezmiernie istotne z punktu widzenia także odbudowy państwa polskiego i jego pozycji na międzynarodowej arenie. Warto przypomnieć tym, którzy uważają, że to tylko zły Dmowski stał się powodem, że tak powiem, złej prasy Polski na Zachodzie, że program Piłsudskiego był piętnowany w Londynie i Paryżu z równą siłą jak koncepcję Dmowskiego, jako wyraz anachronicznego polskiego imperializmu. Po prostu Zachód nie chciał silnej Polski. Wszystko jedno, czy byłaby to Polska Piłsudskiego, czy Dmowskiego. Ten program znajdował także wiele słów krytyki w Waszyngtonie, a nawet, choć z nieco innych względów, mniej ostro w Paryżu. W próbie opisania miejsca i sposobu działania Piłsudskiego w ramach jego własnej wizji politycznej warto podkreślić to, iż na elementy politycznej i społecznej rzeczywistości, które stawały na przeszkodzie jego planom, nie był bynajmniej ślepy. Dostrzegał je, ale traktował je zawsze jako wyzwanie do przezwyciężenia, siłą własnej woli i determinacji, utożsamianej z wolą i determinacją Polski. Doskonale charakteryzuje to podejście Piłsudskiego, jego rozmowa z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Ustawodawczego Stanisławem Grackim, przeprowadzona 23 stycznia 2020 roku, kiedy naczelnik państwa szykował się do ostatecznego rozstrzygnięcia w walce o realizację swej wizji przebudowy europejskiego wschodu. Naczelnik państwa brał pod uwagę możliwość ostatecznego zwycięstwa w Entente, dążności, jak mówił, do ustalenia modus vivendi z bolszewikami. I miał rację. Traktował to jako poważne zagrożenie dla Polski, która była narażona na ustalenie takiego modus vivendi ponad jej głową, na to, by być faktycznie zdaną na łaskę i niełaskę zachodnich sojuszników. Przyjmował zatem, iż, cytuję, los Polski zależy od wyniku walki, jaka ją czeka. Stwierdzał, iż nie przejmuje się specjalnie brakiem efektywnego poparcia ze strony wschodnich sąsiadów Polski, państw bałtyckich czy Rumunii w tej walce. Cytuję znowu słowa Piłsudskiego. Te nasze małe państwa sąsiednie,
To chłopczyki w krótkich majtkach. Jesteśmy zdani na siebie. Koniec cytatu. W odróżnieniu od Grabskiego, Piłsudski nie chciał wiązać polskiej akcji na wschodzie jakimiś minimalnymi nawet porozumieniami czy gwarancjami ze strony zachodnich partnerów. To bowiem mogłoby ograniczyć jego swobodę działania. Piłsudski, jak zanotowano w stenogramie tej rozmowy, cytuję, nie chce, żeby mu ktoś dał pysk. Opowiada się zatem za faktami dokonanymi, by nie narażać siebie i Polski na niekorzystne, podejmowane ponad naszymi głowami rozstrzygnięcia Londynu czy Paryżu. Los, walka, dookoła chłopczyki w krótkich majtkach, albo silniejsi, lecz głupi lub wrogo nastawieni gracze na międzynarodowej arenie, wobec nich zaś polityka faktów dokonanych, która jedna może zapobiec temu, by ktoś nam nie dał pysk. Tak w skrócie wyglądają podstawowe elementy wizji politycznej Piłsudskiego, jakie by abstrahować można z jego deklaracji i posunąć w latach walki o utrwalenie polskiej niepodległości i jej granic. To doświadczenie ujawniało nie tylko bolesny dla samego autora tej wizji opór rzeczywistości. Umacniało się wraz z tym poczuciem, wraz z nim poczucie własnej wyjątkowości Piłsudskiego, swoistego heroizmu podjętego zadania, które realizować przychodzi przeciw wszystkim, a w każdym razie przeciw niewykazującym zrozumienia dla wielkiego projektu potężnym siłom bezwładu, społeczeństwa polskiego, narodów dawnej Rzeczpospolitej, które nie chcą jej powrotu, wreszcie Zachodu, który przyzwyczaił się widzieć w Polsce swego klienta, małe państwo. Wizji nie udało się w pełni urzeczywistnić, ale czy ja to winę? Rodziła się wielka pokusa, by uznać, że wina nie leży po stronie samej wizji, ale po stronie rzeczywistości, z którą zmaga się siła wielkiej jednostki. Nie wódz zatem zawiódł, ale Polacy zawiedli. Ich wschodnioeuropejscy partnerzy zawiedli, a Zachód jak zwykle przeszkadzał. Obecność pokusy takiego myślenia od Piłsudskiego złośliwie odnotował punkt 5 cytowanej na wstępie jego charakterystyki, jaką sporządził Dmowski. Trudno było na pewno bez odrzucenia owej pokusy zaadaptować się do sytuacji, kiedy skończył się czas heroicznych zmagań, a zaczął okres żmudnej odbudowy gospodarki, instytucji państwa, administrowania, demokratycznej polityki ucierania sprzecznych często interesów grupowych. Piłsudski szukał alternatywy dla tej polityki. Alternatywą było odejście z tak rozumianej polityki demokratycznej. I to właśnie rozwiązanie Piłsudski wybrał. On bowiem lepiej współgrał z wizją jego osobistego miejsca w polityce. Miejsca wyjątkowego, wybranego. Miejsca, które sam Pół tylko żartobliwie określił, mówiąc o sobie kilkakrotnie, że z niego taki ni to Kościuszko, ni to Korsikano. To znaczy trochę Kościuszko, trochę Napoleon. Tak siebie widział Piłsudski. By zrozumieć lepiej sposób widzenia owego miejsca przez Piłsudskiego, nie wystarczy oczywiście jeden cytat. Potrzebujemy uwzględnić w naszych rozważaniach także drugi z wymienionych na wstępie tych rozważań, kontekstów myśli drugiego po Kościuszce naczelnika. Ten mianowicie, który tworzy czas jego duchowej formacji. Przypomnijmy zatem, urodził się Piłsudski równo 20 lat po przedstawieniu pierwszych rapsodów króla Ducha Słowackiego, a tylko 8 lat po opublikowaniu przez Darwina traktatu o pochodzeniu gatunków. Manifestu walki o byt w przyrodzie. Czas dorastania intelektualnego i emocjonalnego Piłsudskiego to okres z jednej strony dominacji neoromantyzmu w wyobraźni młodego pokolenia Polaków, z drugiej powszechnej w całej niemal intelektualnej Europie tego czasu fascynacji darwinizmem społecznym. Inaczej niż Dmowski, który tę właśnie fascynację przeciwstawił, jak to mówił, zaczadzeniu romantycznemu, Piłsudski w pewnym sensie tworzył syntezę obu tych prądów w swym światopoglądzie. Przez można w niej pokrewieństwa intelektualne z ideami Fryderyka Nietzschego. Choć ten ostatni powszechniej i głębiej inspirował działaczy politycznych i artystów o pokolenie lub bodaj pół pokolenia młodszych od Piłsudskiego, warto jednak zauważyć, że przyszłego wodza państwa polskiego i niemieckiego filozofa, dumnego ze swoich wymyślonych zresztą polsko-szlacheckich korzeni, łączyły nie tylko imponujące wąsy. Tu wszakże chcę stwierdzić, że obsesja walki, siły woli, która łączyła się w owej syntezie z kultem heroizmu, rewolucyjnego heroizmu, genetycznie wiąże wizję polityczną Piłsudskiego przede wszystkim z dziełem przypomnianego na wstępie Słowackiego. I
pisarza górującego nad wszystkimi w duchowym panteonie przyszłego naczelnika państwa. Wydaje się, że nigdzie indziej jak w Królu Duchu szukać można inspiracji, a zarazem modelu wizji Piłsudskiego, a przynajmniej kilku ważnych jej elementów. Zauważmy więc najpierw, że historia w tej wizji, wizji Słowackiego, jest zdominowana przez szereg kolejnych wcieleń królewskich, niekoniecznie koronowanych, duchów w dziejach Polski. Wynika z niej naturalnie kult wielkich, heroicznych indywidualności, kult oparty na przekonaniu o istnieniu duchowej hierarchii wśród ludzi i wśród narodów. Jego konsekwencje nie wpisywały się najlepiej w założenia demokracji, której głosy liczy się równo, niezależnie od zasług. Raczej wynikało z owej konsekwencji uzasadnienie dla misji tych, co stoją wyżej w hierarchii zasług, heroizmu, woli, wobec tych, co są niżej. Nawet jeśli misja ta pociąga za sobą użycie przemocy. Tak bliska potomkowi rodu Bilewiczów genezis ducha to twórcza ewolucja przeciwstawiona mechanicystycznego ewolucjonizmowi. Postęp przez heroiczne wysiłki jednostki. Lenistwo, zamiłowanie do wygody, takie grillowanie można powiedzieć, niechęć do ponoszenia ofiar, zdefiniowane są w tym kontekście jako największe grzechy przeciw duchowi. W odróżnieniu od wielkiego Litwina, Mickiewicza, który w swojej migracyjnej historiozofii doszedł ostatecznie do syntezy heroizmu i pokory, Słowacki przyjmował tylko heroizm, odrzucał pokorę. Jego ideałem, jakże fascynującym późniejszego marszałka, była święta anarchia, nieograniczona wolność najwyżej rozwiniętych, najsilniejszych i najświętszych duchów, które mogą łamać bez skrupułów istniejące tradycje, prawa, a nawet w razie wyższej konieczności zasady moralne. Słowacki sławił dawną Polskę jako społeczność najbardziej sprzyjającą duchowej elicie, najmniej odporną na słuszne prawa duchowej wyższości, zagwarantowane przez możliwość wolnego niepozwala wobec głosu większości. Nie było to jednak wezwanie do egoistycznej anarchii małych interesów, ale swoista sublimacja etosu rycerskiego, apologia potężnego tonu wielkich wojowników. Jeśli ktoś chciałby szukać do tej ilustracji takiego właśnie tonu w portrecie własnym Piłsudskiego, to chyba nigdzie nie znajdzie lepszej, bardziej ideologicznie wyrażonej niż ten list, który na koniec tego, przepraszam, przydługiego prowadzenia do dyskusji chciałem przeczytać. List wysłany przez Piłsudskiego przed akcją pod Bezdanami we wrześniu 1908 roku, a skierowany do Feliksa Felka. Do Felka lub do tego, co mój rolą pisać będzie. Posłuchajcie, cytuję. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliżam, słyszysz, ubliżam mi jako człowiekowi z godnością nieniewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów, czy socjalizmu, czy polskości, czy czegoś innego w wychodkowej, nawet nie klozetowej atmosferze. Ja nie mogę. To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, nie ma szynku ewolucji społecznej, czy co tam. To zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez walki, to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem okładanym kijem czy nachajką. Rozumiesz chyba mnie. Nie rozpacz, nie poświęcenie mną kieruje, a chęć zwyciężenia i przygotowania zwycięstwa. Wiesz, że jedynym wahaniem moim jest, że oto ja zginę przy ekspropriacji. I ten fakt chcę wyjaśnić. Pierwsze to sentymentalizm. Tyle ludzi na to posyłał, tyle przez to posłał na szubienicę, że w razie jeśli zginę, to będzie naturalną dla nich, dla tych cichych bohaterów, satysfakcją moralną, że ich wódz nie gardził ich robotą, nie posyłał ich jedynie jako narzędzia na brudną robotę, zostawiając sobie czystą. To raz. Drugie to surowa konieczność. Moneta, niech ją diabli wezmą. Ja nią gardzę, ale wolę ją brać jak zdobycz w walce, niż żebrać o nią u zdzieciniałego stróżostwa społeczeństwa polskiego. Bo przecież jej nie ma, a mieć muszę dla celów zakreślonych. Chcę właśnie sobą, którego nazywano i szlachetnym socjalistą, i człowiekiem, o którym nawet wrogowie paskudztwa głośno nie powiedzą, człowiekiem zresztą, który ma trochę zasługi w kulturze ogólnonarodowej, podkreślić tę gorzką bardzo prawdę, że w społeczeństwie, które walczyć o siebie nie umie, które cofa się przed każdym batem spadającym na twarz, ludzie ginąć muszą nawet w tym, co nie jest szczytnym, pięknym i wielkim. Koniec cytatu.
Podjęta w maju 26 roku próba zatrzymania tendencji, które Piłsudski traktował jako triumf tego właśnie zbydlęconego społeczeństwa polskiego, tego co było najsłabsze, najmarniejsze. Piłsudski rozumiał, widział, interpretował w ramach własnej politycznej wizji jako jeszcze jeden w czasie rozłożony akt woli heroicznej jednostki wspierającej ją elity. Bardzo to ryzykowne założenie określało z jednej strony ograniczenie konsekwencji wykluczenia z udziału w tak rozumianej wspólnocie zasługi i hierarchii na podstawie kryterium narodowego. Z drugiej jednak strony oznaczało także odrzucenie perspektywy modernizacji ufundowanej w poparciu szerszych kręgów społecznych, sprawnym dopuszczeniem społeczeństwa do udziału w przemianach. Modernizacji, jak mówią jej socjologowie, z impulsu kulturalnego, uwzględniającego zmiany w mentalności społecznej i społecznych potrzeb. Przejmując na czas dłuższy kontrolę i to pewną nad państwem, Piłsudski akceptował modernizację tylko z impulsu strukturalnego, jako przyspieszony rozwój doganiający, przeprowadzony przede wszystkim drogą administracyjnych regulacji, odgórnych, dla celów strategicznych. Inaczej jednak niż w sąsiednich mocarstwach, gdzie na wyzwania nowoczesności także odpowiadają odgórną, bez porównania bardziej brutalną reakcją państwa, Piłsudski nie tworzył systemu, nie tworzył nawet ideologii. Ta bowiem krępowałaby jego własną swobodę politycznego dialogu. Chciał nim pozostać i choć podkreślał coraz mocniej swoją osobistą rolę, odczuwał zarazem wciąż boleśnie i rozumianie się o rzeczywistość społeczno-ekonomiczną, o opór materii. Połączenie tych dwóch stałych elementów wizji Piłsudskiego bardzo oddają jego własne refleksje przedstawione 5 lat po majowym przewrocie. Po powrocie z odpoczynku na Maderze w kwietniu 1931 roku mógł przedstawić wstępny bilans tego, co udało mu się w tym okresie rządów nad Polską i w całym politycznym życiu osiągnąć. Przedstawił opinię na naradzie w najniższym kręgu zaufanych, a zanotował treść tej refleksji na bieżąco jeden z nich, major Szpitalski. Cytuję. Przepraszam, padnie parę słów, które nie powinny paść w kościele. Charakteryzował Piłsudski swoją robotę dotychczasową w sposób następujący. Dotychczas potrafił komendant zrobić dwie rzeczy, jak je nazywa. Cudaczy, a mianowicie odnieść zwycięstwa na froncie zewnętrznym i na froncie wewnętrznym, co uważa może za rzecz jeszcze trudniejszą. Odniesienie zwycięstwa na froncie zewnętrznym wobec niebywałych trudności, jakie były wówczas do przezwyciężenia, komendant charakteryzuje swoim stylem, jeszcze raz przepraszam za cytat, jako sztukę wykrzesania przez siebie ognia z gówna. Poza tym poszukiwał, jak komendant mówił, entente i zrobił granicę Polski. To szukanie entente było stosunkowo łatwe, ponieważ, jak mówi, entente to ludzie perfekt idiot. Zrobiłem cudactwo i wewnętrzne, mówił komendant. Jak panom wiadomo, zrobiłem w maju. W pracy pomajowej posiadał komendant tę trudność, że organicznie nie znosi żadnej współpracy z szujami, szpiclami i łajdakami. Nie może z nimi utrzymywać żadnych stosunków, nie pokazując z nimi swojej pogardy. Piłsudski kontynuował ostrzej, jeszcze kontrastując swoją wizję Polski idealnej z Polską realną. Zasadniczą, złą cechą dotychczasowych stosunków w Polsce jest to, że dają one siłę wszystkim szujom, natomiast nie dają siły państwu i wyrzucają poza nawias tych wszystkich, którzy bezsenne spędzali noce z myślą o niepodległości lub dla niej pracowali. Po prostu ci ludzie znaleźli się w Polsce w mniejszości, w myśl demokratycznych zasad, zostali pokonani i przegłosowani przez wszystkich tych, którzy w tej pracy o niepodległość nie brali żadnego udziału. Podsumowując ten centralny wątek wizji Piłsudskiego, możemy wrócić raz jeszcze do jego inspiracji historiozofią autora Angelde. Komendant chciał zjadaczy chleba, i to niekoniecznie dobrze zasłużonego, przerobić może nie w aniołów, jak jego duchowy mistrz, ale raczej w rycerzy, gotowych zawsze do wiernej służby swojemu królowi duchowi, jednemu, który wie, czego Polska wymaga. Chciał i wiedział, że to niemożliwe. I na tym polega właśnie patos tej wizji. Urywam w tym momencie, bo i tak mówiłem za długo, by na koniec jedno zdanie tylko dorzucić podsumowania. Kiedy ja się zastanawiam nad tym, co najbardziej aktualne w przesłaniu tego niezwykle wzniosłego, dramatycznego, pełnego poczucia wielkości i pogardy jednocześnie, heroizmu i braku pokory. W całym tym programie
Najważniejsze dziś wydaje mi się w całym tym dziedzictwie nie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, bo w tej chwili nie stajemy do militarnej walki z obcym sąsiadem. Choć oczywiście o tym zwycięstwie musimy pamiętać. Najważniejsze wydaje mi się dzisiaj to, co zrobił Piłsudski w roku 1908. Porzucił jedno narzędzie, które okazało się nieskuteczne, politykę partyjną i zajął się przygotowaniem nowego narzędzia, kształcenia nowych elit, które dźwigną niepodległość wobec obojętności dużej części społeczeństwa, wobec tego powszechnego i wtedy grillowania, które nauczą nowe pokolenie walczyć o Polskę. Towarzyszył temu ogromny wysiłek elit kulturalnych, które wspierały Piłsudskiego w tym dziele. Towarzyszyła praca organizacyjna, te strzelnice, te związki strzeleckie, na których spotykali się młodzi ludzie. Nie tylko po to, by strzelać, aby nauczyć się przełamywać własną małość, własną obojętność, własne poczucie bezsilności. Spotykali się w poczuciu, że realizują pewien wspólny cel, którego polityka partyjna, polityka sejmowa, nawet w Sejmie nieskończenie lepszym od dzisiejszego Sejmu Polskiego, w parlamencie austriackim w Wiedniu, nie da się zrealizować. Że o Polskę trzeba walczyć i trzeba się do tego przygotować nowymi sposobami. Myślę, że to jest to dziedzictwo, które w dzisiejszej Polsce trzeba odczytać na nowo. Ale to jest oczywiście zdanie, które jest tylko zaproszeniem do dyskusji. Jeszcze raz przepraszam za przydługie.